Twierdzą niektórzy pasażerowie, że jestem podobny ponoć do Huberta Urbańskiego i Maciej Sarnowski. Nie próbowałem nikogo wkręcać. Grzegorz Dadrach. MPK potrafi leczyć ludzi z tego względu, że byłem świadkiem kiedyś, jak staruszka o kulach, widząc autobus, nagle kule pod pachy i cudowne uzdrowienie podbiegła na przystanek. Wszystkie linie są dobre, gdzie nie trzeba w zbyt dużych korkach stać. W tej chwili praktycznie nie ma takich linii. Jedni chcą jechać szybciej, inni chcą jechać wolniej. Jedni narzekają na to, że się odjeżdża z przystanku, kiedy dobiegają, a inni w tym czasie narzekają, że czekam, a oni są już jechać. Przemysław Filipowicz. Ja od urodzenia chciałem być kierowcą. Zawsze pasjonowała mnie motoryzacja i duże pojazdy. Myślę, że gdybym nie był kierowcą tutaj w MPK, to prawdopodobnie jeździłbym gdzieś na ciężarówce. Pracuję nie całe 4 lata. Jestem tutaj na jedną czwartą. Właściwie jestem z zawodu nauczycielem. Pracuję w zespole szkół zakonu PR-ów. Na Sobieskiego, dlatego 7-4. Tak, z sentymentem tam odjeżdżam z dworca Sobieskiego. Uczę informatyki, matematyki i Roman Ławniczak. Kiciński Michał. Ja jeżdżę na liniach nocnych. Jak tam te nocne linie teraz z machaniem? Machają coraz więcej. I pani ma odmachuje też? Czasami, jak ładne dziewczyny stoją. Tak.